W czasie 16. Festiwalu Muzyki Rozrywkowej imienia Bogusława Klimczuka w Kozienicach, oprócz laureatów konkursu piosenki, na scenie Enea w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim wystąpili też zaproszeni goście. W sobotę 25 sierpnia jako pierwszy zaprezentował się duet, aktor, wokalista Alan Bochnak i kompozytor, multiinstrumentalista Jasiek Kusek. Publiczność wysłuchała w ich wykonaniu koncertu dedykowanego zmarłej w tym roku Krystynie Klimczuk, wdowie po patronie festiwalu. W latach 2002-2017 sprawowała patronat honorowy nad festiwalem i wspierała jego organizację. Koncert Alana Bochnaka i Jaśka Kuska był muzycznym wspomnieniem Bogusława Klimczuka. Spośród jego ponad 250 kompozycji wybrali 5 przebojów, których teksty znalazły się w specjalnym wydaniu magazynu kulturalnego Kozieńskiego Domu Kultury. Przyznam się, że dostałem pewną sugerowaną partię, ale oczywiście jednak tego ostatecznego wyboru pozwoliłem sobie dokonać przez swój jakiś pryzmat to przepuszczając, prawda? Bo to zawsze coś bardziej jest bliższe sercu, a coś dalsze, więc to, co zostało wybrane, to tak pod małą sugestią, ale jednak z ostatecznym moim zdaniem. Na to, jak zabrzmiały wybrane utwory, znaczący wpływ miał Jasiek Kusek, jeden z najzdolniejszych pianistów i aranżerów młodego pokolenia. Większość utworów, które wykonujemy, jest oparte na harmonii, która bardzo jest zbliżona do harmonii jazzowej. Zresztą, jak wiemy wszyscy, Bogusław Klimczuk się udzielał bardzo na płaszczyźnie właśnie muzyki jazzowej. Także staramy się bardziej jakby trochę może dodać takiego jazzowego sztytu tym piosenkom. No z tego względu, że są jednak one napisane pod wokal, pod linię melodyczną, także chcemy jakoś bardziej zróżnicować może te utwory, tak bardziej w kierunku właśnie jazzowym. Zapytaliśmy artystów o to, kiedy pierwszy raz zetknęli się z twórczością Bogusława Klimczuka. Prawdopodobnie wtedy, kiedy po raz pierwszy się spotkałem, to nawet nie wiedziałem, że to są piosenki Bogusława Klimczuka, bo od dziecka je się zna i słyszy. Jest kilka takich tytułów, które nawet bym nie wiedział, kiedy po raz pierwszy usłyszałem. A dopiero później pewnie, gdy człowiek zaczął bardziej grzebać i świadomie poszukiwać, to już odkrył znacznie więcej tytułów. No ale któż nie zapomni takich hitów jak Czarny Alibaba. Cała magia właśnie, taka można powiedzieć magia w tym repertuarze jest, w moim przypadku jest taka, że właśnie, tak jak Alan powiedział właśnie, że się spotykaliśmy z tymi piosenkami, ale nawet nie do końca też zawsze wiedzieliśmy, że to są akurat tych twórców piosenki, bo to tam też teksty nie różni ludzie pisali. Alan Bochnak i Jasiek Kusek okazali się zgranym duetem nie tylko na scenie. Okazało się, że wśród wszystkich utworów Bogusława Klimczuka mają wspólnego faworyta. Na przykład urzekła mnie piosenka, która była w repertuarze Jerzego Połomskiego, Ty mi to powiesz, którą dzisiaj też wykonam. Stąd też ją wybrałem z jakiegoś, prawda, powodu, więc na pewno jest to gdzieś tam jakiś taki trop takiej sympatii. Z tego repertuaru, co gramy, też najbardziej podpada mi ta piosenka. Też z tego względu, że jest bardzo mocno oparta na formule jazzowej, utworu jazzowego, dlatego też to mi muzyka jazzowa jest bardzo bliska, dlatego też szczególnie sobie upodoba. Po koncercie galowym laureatów i wręczeniu nagród na scenie Enea pojawiła się natomiast gwiazda festiwalu, czyli Grzegorz Chyży. Muzyk był uczestnikiem talent show, a aktualnie debiutuje w tego typu programie jako juror. Zapytaliśmy go, co myśli na temat tego rodzaju projektów. Dzięki takim inicjatywom nasza Polska wzbogaciła się o kolejne o wiele wspaniałych głosów, a teraz tych programów jest zdecydowanie więcej, konkursów, więc i tych talentów wypływa coraz więcej, z czego się bardzo cieszę. Dla naszych widzów mamy też niespodziankę. Pozdrowienia od gwiazdy tegorocznej edycji festiwalu. Cześć, bardzo pozdrawiam wszystkich oglądających telewizję Kronika Kozienicka. W roli prowadzącego sobotni koncert wystąpił tradycyjnie Paweł Sztompkę z programu Pierwszego Polskiego Radia. Organizatorami 16. festiwalu byli gmina Kozienice i Kozieński Dom Kultury. Współorganizatorem samorząd województwa mazowieckiego, a partnerami Kozieńskie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Enea Wytwarzanie.